Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Piąte koło zaczęło się toczyć. Troszkę mi smutno, drodzy państwo, bo gdzie byśmy się nie obejrzeli, tam dzieją się tragedie na drodze. Brak rozsądku. Kochani państwo, to jest podstawowa przyczyna zdarzeń na drodze. Brak wyobraźni. I dla wielkich, i dla małych, i dla sportowców, i dla wszystkich dookoła. Brak wyobraźni. Jak można decydować się na manewr wyprzedzania w warunkach, kiedy nie widać tego, co z przodu, albo kiedy nie ma możliwości przejechania, albo kiedy ciąg pojazdów jest bardzo długi, albo kiedy są łuki zakrętów, to my lewą stroną zaczynamy wyprzedzać. No, to jest straszne. Zaprosiłem dzisiaj na spotkanie w tym tragicznym miejscu suwalskim ostatnich dni dwóch panów policjantów Służby Ruchu Drogowego. Chcę się was zapytać, co to robi, co to jest z tymi ludźmi? Niestety, wzmożony ruch kierujących pojazdami na drodze numer 8 w ciągu doby dochodzi nawet do 26 tysięcy przejechanych pojazdów. Także ruch z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzmógł się drastycznie. No tego jest coraz więcej, prawda? No ale tu to już w ogóle historia niesamowita, Mirku, bo tu takie zakręty są... Esice nieprawdopodobne. Jak tu można wyprzedzać? Tak, w mojej ocenie przede wszystkim brak wyobraźni. Z takim brakiem wyobraźni spotkaliśmy się dziś. Kierowca, który sobie jechał spokojnie do Suwałk, tylko na odcinku 5 km popełnił 4 wykroczenia. Otóż te wykroczenia polegały właśnie na nieprawidłowym wyprzedzaniu. Na wyprzedzaniu, na łuku drogi, tam gdzie jest podwójna ciągła, przez zniesieniem, ba, nawet tam gdzie jest zakaz wyprzedzania. I w ciągu dosłownie niespełna 2 minut zarobi 20 punktów, no i oczywiście 1000-złotowy mandat. Ale byliśmy akurat w stanie zareagować na to wykroczenie. A mamy tutaj dowód, że no niestety brak wyobraźni prowadzi no właśnie do takich przykrych widoków, gdzie pojawiają się znicze, gdzie pojawiają się krzyże tuż przy drodze. Właśnie na tej drodze, na drodze numer 8, podstawową przyczyną, gdzie dochodzi do zdarzeń, i to właśnie ze zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jest nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, nieprzestrzeganie pierwszeństwa. I oczywiście dominuje tutaj prędkość. Przede wszystkim brak wyobraźni, żeby podjąć taki manewr, taki ryzyko w tym właśnie miejscu. No i ja jeszcze, naczelniku, takie pytanie. Co będziecie robić? Czy potrafi... Bo to, że mówicie, że śrubę się dokręca, za każdym razem kontroluje, stawia ten radar i fotoradar. Co tu robić? Czy jest taki sposób? Ja może tylko powiem, że na pewno nie odpuścimy. Na pewno już od pierwszych dni października udowodniliśmy, że staramy się pracować przynajmniej na tej drodze krajowej numer 8. Przez tylko sobotę i niedzielę wykonaliśmy 164 zdjęcia na fotoradarze. Również działamy w ramach działań światła. Obowiązuje od 1 października jazda na włączonych światłach do jazdy dziennej. No i prawdę powiedziawszy, ja zrobiłem sobie taki eksperyment wczoraj, wiecie panowie, o tym chciałem wam tutaj powiedzieć. Stanąłem sobie popołudniem z kamerką na ulicy Utrata i Dwernickiego. 2 minuty, no nie wiem, ze 20 osób bez świateł. Coś nieprawdopodobnego. No niestety, nie wszyscy jeszcze pamiętają o obowiązku włączenia świateł do jazdy dziennej. Także my apelujemy do wszystkich kierujących, aby o tych światach pamiętali. Nie tylko w nocy, ale również w dzień. No tak, prawda. Mirku, ile to kosztuje brak świateł? Kosztuje to tylko 100 zł, ale może nie chodzi tutaj o ten mandat 100 zł i 2 punkty karne, które są do tego przypisane. Przede wszystkim pojazd, który jedzie teraz właśnie bez światełek mijania, jest praktycznie niewidoczny. Prawda, jaka mgła to okoła. Raz, czy jest mgła, a dwa, to przede wszystkim ten pojazd, czy w okresie całej doby, czy to będzie lato, czy to będzie akurat pora, tu gdzie jest wymóg używania tych światełek, przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo, poprawia widoczność. Ten samochód jest zauważalny z dalszej odległości. A zwłaszcza kiedy teraz szerugi jesienne przychodzą, kiedy słoneczko jest nisko, mój samochód bez światełek może nie zostać zauważony. Ktoś może podjąć jakiś ryzykowny manewr, chociażby nawet wyprzedzenie. I jeżeli mam włączone te światełka, jestem w stanie zauważyć go z dalekiej perspektywy i być może uniknąć jakiegoś przykrego incydentu.
Być może ja będę jechał poprawnie. Ja będę miał włożone te światełka, ale ktoś, kto jedzie bez światełek, podejmujemy ryzyko. Będzie dla mnie niebezpieczny. Będzie dla mnie niebezpieczny. I ja wtedy, widząc taki pojazd, mam możliwość nawet podjęcia manewru obronnego poprzez zjechanie chociażby nawet na pobocze. No i patrzcie, drodzy. Spotkaliśmy się w tym miejscu specjalnie z przyjaciółmi z sekcji ruchu drogowego, żeby Państwu uświadomić, nogę z gazu, to nie jest wcale slogan, młodzi ludzie szczególnie. No i co z tego? Przyspieszył człowiek do domu w Czerwonce? Nie przyspieszył. Znaczy przyspieszył do domu ojca, jak to teraz mówią. Popatrzcie Państwo na sprawę otyli. 150, czy nawet fachowcy mówią 180 na godzinę przy wyprzedzaniu, w takim miejscu czterech pojazdów. Tu jeszcze raz spójrzcie Państwo na tą drogę. Same zakręty. Tutaj trzeba jechać wolniutko, ostrożnie, pomału, spokojnie, z wyobraźnią. No i kto to wniosek pisze, żeby pani tu się nam pojawiła na przejściu, bo jest to druga, jak to mówią dzieciaki, żarówa w naszym mieście. Jest to tak, druga osoba, która nadzoruje bezpieczne przejście dzieci do szkoły. To zostało postawione na wniosek szkoły, że jesteśmy w pobliżu szkoły numer 7 i zarówno tutaj tego przedszkola. Obecność takiej osoby na przejściu jest bardzo ważna. Przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo naszych pociech, tych malusieńskich, przekraczających samodzielnie jest. Rodzice byli bardzo z tego faktu zadowoleni, że pojawiła się właśnie ta osoba, która bezpiecznie będzie przeprowadzać te dzieci przez jezdnię. No niestety już wczoraj doszło do takiego drobnego incydentu. Kierowca niezbyt potrafił się zachować wobec tej osoby. Oczywiście będzie na pewno rozliczony. Rozumiem. Nie umknie to naszej uwadze. Rozumiem. Pani będzie lać w razie. A tak naprawdę to ktoś panią uczył tego, co pani tu ma robić? Czy tak o sobie? Tak, pani, jest tak? Kurs już poza mną. Także no mam nadzieję, że po prostu moja obecność tutaj będzie po prostu bezpieczna dla dzieci. Rozumiem, panią widać z daleka. To znowu jest radość, że następne miejsce znalazły się pieniążki na to, żeby było bezpieczne. A teraz zobaczmy, jak wygląda sprawa zielonej strzałki. To jest sygnalizator, świeci się czerwone, zapaliła się zielona strzałka. I popatrzmy, kto zatrzyma się przed tą zieloną strzałką. Proszę, idealnie podjechał kierowca. Pamięta o tym, że strzałeczka to także stop. Teraz popatrzmy, podjeżdża kombi, zatrzyma się. Nie, po prostu się przetoczył dalej. No a po co ma się zatrzymać? Nie pamięta o tym. Na pewno stanęliśmy w pechowym miejscu i może dlatego tak jest. Przejdziemy teraz na drugą stronę skrzyżowania. No to przestawiliśmy się teraz na ulicę Podchorskiego. I patrzymy tutaj, tu mamy strzałeczkę, teraz nam się zapaliła. O i pojechał ciężki, duży, ogromny, pojechał, drodzy Państwo, na czerwonym świetle. Ustawa daje mu możliwość pojechania na żółtym świetle. Podglądajmy. Przy okazji patrzcie Państwo, przed przejściem dla pieszych rowerzystka. Siedzi na tym rowerku, podjedźmy do niej kawałeczek. Popatrzyła, zobaczyła, że stoi kamera, zeszła z roweru. Z drugiej strony młody człowiek przejeżdża po prostu rowerem przez przejście. No i tutaj czerwony samochodzik. Kierunkowskazik włączony i pojechałem sobie. I to już wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu, panie i panowie. Został jeszcze prezent dla nas. A, okulary. Nie powiedziałem, panie Kazimierzu. O okularach trzeba pamiętać. Słoneczko jest coraz niżej nad horyzontem i bywa niebezpieczne w ciągu dnia. Naprawdę. Ale nie tylko o okularach trzeba pamiętać. Zresztą cóż ja Państwu będę mówił. Usłyszeliście dzisiaj sporo od fachowców. Pamiętajcie po prostu o tym. Bo dobrze by było, żebyśmy się w następne audycje spotkali w komplecie. I nie tłumaczy to nas wcale tym, że jestem biedny, czy nie umiejący sobie dać rady z samochodem. Nie potrafisz kierować, to po prostu nie jedź, przyjacielu. A po alkoholu na pewno nie, ale tu jest prezent. Patrzcie Państwo, jeszcze ostatnie prace, bo idzie odkuwanie łącznika ulicy Różanej i ulicy Północnej. Ci, którzy nie wierzyli, ci, którzy nam mówili, że to nieprawda, że jest to niemożliwe. Pamiętacie Państwo takie rozmowy? Żeby ta ulica ze Żwirowej zmieniła się w asfaltową. To jest ulica Różana. To, co Państwo tam widzicie, to jest już podstawowa warstwa wyrównana, korpus drogi wyrównany. Podstawówka, została tylko warstwa do położenia ścieralna.
Tam studzieneczki są już wypoziomowane, wyciągnięte ponad to. Tylko czego się boję? Żeby nie zabrakło nam, jak na 1 maja, asfaltu na tą warstwę ścieralną. Bo może będzie za 2 lata, nie wiadomo, nie? Nie, no bądźmy dobrej nadziei, że będzie od razu. Okulary, bezpieczeństwo, prędkość, podstawowe manewry. Do zobaczenia w następny wtorek.